No, szykuje nam się taka pogadanka niezbyt lekka, ale rzeczywiście chciałabym z wami pogadać o zaburzeniach lękowych i kwestii wiary w Boga. To wszystko zaczęło się mocno rozwijać w okolicach 5-6 lat temu, kiedy zaczęłam mieć problemy nawet w takie, które powodowały po prostu problemy w funkcjonowaniu codziennym. Dlaczego poruszam ten temat? Ponieważ na przestrzeni jakichś 3 lat, czyli tak na dobrą sprawę, prawie 4 lat, czyli bo mija niedługo, niedługo będzie mijać 4 lata od kiedy otworzyłam się na tą piękną łaskę Pana Boga, czyli łaskę nawrócenia, łaskę Jego miłości. I przez co najmniej ostatnie 2 lata mocno zastanawiałam się chociażby nawet nad tym, czy jeżeli mam zaburzenia lękowe, czy powinnam prowadzić taki kanał jak ten. Miałam problemy w kontekście rozważań tego, czy powinna osoba, która ma problemy psychiczne, tak, bo zaburzenie emocjonalne jest problemem, jest cechą, jest zaburzeniem na poziomie na poziomie psychologicznym, na poziomie emocjonalnym. I miałam wiele czasu kompleksy związane z tym, że z jednej strony bardzo chciałabym mówić o miłości, miłosierdziu Pana Boga i o cudach w moim życiu, jakie zdarzają się na co dzień. A z drugiej strony mam takie poczucie, nawet do dziś, choć już troszeczkę mniejsze, że jestem niewiarygodna w oczach wielu ludzi, w związku z tym, że te zaburzenia posiadam. Raczej nie chciałabym w tym odcinku, i w ogóle przepraszam, że się tak rozwleka, raczej nie chciałabym w tym odcinku nawet jakoś rozwijać kwestii jakichś pomocowych czy coś. Mam w ogóle taki w planach odcinek, w którym chcę opowiedzieć o tym, jak ty, jeżeli na przykład nie masz zaburzeń emocjonalnych, możesz pomóc doraźnie osobie, która jest obok ciebie i na przykład ma atak paniki, tak? Jakby, ja sobie zdaję sprawę z tego, że taka osoba powinna sama sobie umieć poradzić, ale są sytuacje, gdzie naprawdę ta osoba obok naprawdę może przyspieszyć albo zwolnić ten objaw, który jest bardzo często połączony z jakąś somatyką albo z jakimś schematem, który gdzieś człowiek utarł sobie przez wiele, wiele lat. Ja chciałabym poruszyć takie kwestie właśnie tego wiary, kwestie tego, co ja doszłam. Nie wiem, muszę wam przyznać, że nie wiem do końca, jak to ma kwestię teologiczną. Tyle, ile się do dziś nauczyłam, wydaje mi się, że to, co ja powiem, nie jest nic wychodzące poza naszą teologię i katechizm Kościoła katolickiego i tak dalej. Chciałabym zwrócić się szczególnie do tych osób, które borykają się, bo to chyba nie da się tak inaczej nazwać. Ja już przestałam używać słowa cierpią, tak? Ale chciałabym powiedzieć szczególnie wam, osobom, które borykają się właśnie z atakami paniki i z jakimiś lękami, z jakimiś irracjonalnymi sytuacjami, które utrudniają wam nawet funkcjonowanie w życiu, a to, że wy chcecie wierzyć w Boga albo że w tego Boga wierzycie. Bo mówię, ja przez te kilka lat żyłam w takim, miałam takie wrażenie, że trochę żyję na takich dwóch torach, że żyję na torze, jak jest fajnie i żyję na torze, kiedy jak nie jest fajnie i w tym momencie na bank, skoro ja mam te zaburzenia, to na bank to moje wierzenie w Pana Boga jest udawane, że to wierzenie w Boga to jest w ogóle jakiś absolutny wymysł. Święty Ignacy z Loyoli, czyli twórca takich poszerzonych medytacji, twórca psychologii w zasadzie w XVI wieku, cierpiał na zaburzenia lękowe i emocjonalne oraz na stany depresyjne, depresję, tak na dobrą sprawę. On na poziomie tego, co wiedział już o sobie i na poziomie duchowości, modlitwy i rozważań, i tego, co mu Pan Bóg przekazywał, przekazywał swoim uczniom i spisywał te wszystkie ćwiczenia duchowe tak, żeby wychodzić tak samo, jak on wyszedł z tego wszystkiego właśnie dzięki Panu Bogu. Dlaczego przedstawiam tą postać? No oprócz tego, że ta postać jest mi tak sama sobie bardzo bliska, to
tutaj możemy już się troszeczkę podpiąć, podczepić trochę do tej osoby, bo jest to osoba święta. Jest to osoba, z której można brać przykład i na pewno nie możemy jej zarzucić, że w Pana Boga nie wierzyła i nie wierzyła w zmartwychwstanie Jezusa i że, nie wiem, gardziła Maryją, tak? Nie, absolutnie. Święty Ignacy z Loyola jest absolutnym wzorem do tego, żeby naśladować go w tej świętości. Więc tu już od razu Ci powiem, że jeżeli masz podobne myśli, takie jak ja miałam, czyli że nie jesteś dobrym, wytrwałym chrześcijaninem, jeżeli masz jakieś zniewolenia związane z lękami, to chcę Ci powiedzieć, że absolutnie nie masz racji. Ja przez jakiś czas temu, i to podpowiada Ci prawdopodobnie zły duch. Albo też i Ty sam, tak? To już jest kwestia rozeznawania. Ja długi czas też myślałam, że w związku z tym, że jeżeli mam takowe, borykam się z takowymi rzeczami, nie powinnam absolutnie ewangelizować i ba, nie jestem żadnym wzorem naśladowania. A jak wiemy wszyscy, my powołani, wybrani jesteśmy do tego, żeby świadczyć o Jezusie Chrystusie i o tym Jego zmartwychwstaniu, Jego dobru i tak dalej. I wiecie, przez cały czas chodzi za mną gdzieś to zdanie, no każdy je zna, że moc w słabości, tak? Moc w słabości się kryje i to i naprawdę tyle lat chodzi to za mną i mam takie momenty, kiedy myślę sobie, Boże, dość. Muszę dość. To widzę ogromne błogosławieństwo w tym, że mam w sobie taką wątłość, jaką mam. Gdyby nie zaburzenia lękowe, jestem przekonana, że absolutnie nie byłabym tak dociekliwa w poznawaniu Pana Boga. Nie byłabym tak dociekliwa w odkrywaniu w ogóle sensu życia. Nie byłabym tak dociekliwa i wytrwała w tym, żeby rozwijać się w nowych rzeczach. No chociażby te medytacje. Medytacje ignacjańskie naprawdę wynikły z tego, że zaczęłam zastanawiać się, jak sprawić, żeby człowiek myślał mniej. Bo myślę bardzo dużo. Ludzie różnie reagują na to, że ktoś, kto wierzy w Pana Boga, ma zaburzenia różne emocjonalnie. No jednym z nich, które najbardziej dotkliwe dla mnie są osobiście, to jest to, że to dlatego wierzysz w Boga, bo masz depresję, czy tam stany depresyjne, czy tam stany lękowe. Bo jesteś gorsza. Znaczy, te gorsza to nigdy oczywiście nie usłyszałam, to są już moje słowa wewnątrz mnie, ale gdzieś jakieś takie usprawiedliwienie, a to nie jest prawda. Tak, bo ja nie uwierzyłam w Boga w trakcie stanów lękowych, tylko absolutnie w prozaicznej sytuacji życiowej, więc ciężko tutaj stwierdzić i porównać, że coś takiego w ogóle rzeczywiście jest, nie? I to jest bolesne, no bo każdy z Was, jestem przekonana, że jeżeli Ty wierzysz w Pana Boga, jeżeli czujesz, jeżeli tęsknisz w ogóle często za Jezusem, czyli tęsknisz po prostu, bo jest taki stan duchowy, kiedy zaczynasz tęsknić za Panem Bogiem i widzisz, że Twój stan się nie poprawia, nie pogarsza, albo właśnie się pogarsza. Ja miałam jakiś czas temu rzeczywiście spore, spore pogorszenie i już naprawdę wychodziłam z siebie, zastanawiałam się, Boże, dlaczego? W ogóle co? Jak można? W ogóle już zrobiłam wszystko. Przebacza, poza do spowiedzi, rekolekcje, medytacje, wszelkie jakieś rutynowe kwestie, że wstaję rano, modlę się, przyjmuję Eucharystię. Absolutnie no, rozwijam się i jest coraz gorzej. I co wtedy? Czy ja nie wierzę w Boga? Miałam taką sytuację też kiedyś wewnątrz siebie, kiedy myślałam sobie, no przecież gdybym wierzyła w Boga, no przecież gdybym ufała Panu Bogu, no przecież bym nie miała tego wszystkiego. Ile w słowach Ewangelii jest słów, gdzie, ile w słowach Ewangelii, ile w Ewangelii jest słów? Nie lękaj się, tak? Zaufaj.
proszę Panie, tak. I to wszystko jest taki, jest taki pewnik, nie? Tylko to jest taki łatwo powiedzieć. Ej, zaufaj mi. I też z takimi gdzieś tam głosami wewnątrz siebie walczę sama ja dzisiaj z tym, że co to za wiara, skoro się boisz? Co to za zaufanie temu Twojemu Bogu, skoro się boisz? I gdyby nie medytacje ignacjańskie, mogłabym się w to mocno zagłębić, ale to ja wiem o tym, że to absolutne są zdania, które nie wiążą się z prawdą. Kwestia też jeszcze taka, wiecie, no tych uzdrowień, nie? Myślę, że każdy z nas zna chociaż jedną osobę albo świadectwo jednej osoby, która została tak nagle po prostu to dotknięciem uzdrowiona. Czy to z chorób fizycznych, czy to z chorób psychicznych. I borykam się też z tym. Borykam się z tym, zastanawiam się, Panie Boże, dlaczego mnie nie uzdrowiłeś? Dlaczego to tyle trwa? Dlaczego nie mogę żyć tak jak inni? Nie dostałam niestety na to odpowiedzi. Myślę, że kiedy Pan Bóg milczy, to myślę, że to jest czas, kiedy trzeba troszeczkę po prostu pracować nad sobą i odkrywać przez cały czas niezgodnie siebie. Ja tym odcinkiem chciałabym Ci zapewnić o jednej rzeczy, że jeżeli borykasz się z atakami paniki, jeżeli ograniczasz się z jakimiś rzeczami przez to, że odczuwasz ogromne lęki wobec prozaicznych rzeczy, chciałabym Ci naprawdę potwierdzić to, że oprócz tego, że z takimi rzeczami jak te boryka się naprawdę miliony ludzi, chciałabym też Ciebie zapewnić, że naprawdę Pan Bóg jest lekarzem i jest prawdopodobnie jedynym, jest jedynym lekarzem. I to, że na przykład nadal to dzisiaj masz, może jest być kwestią naprawdę ogromu przy Twojej przeszłości, Twojej też teraźniejszości. I kiedyś widziałam taki fajny cytat, który gdzieś tam mi czasami podnosi na duchu, że taki cytat, powiedzonko. Dlaczego, Boże, przeprowadzasz mnie przez wzburzone morze? I tutaj idzie odpowiedź, bo Twoi wrogowie nie umieją pływać. Nie mam wrogów. Ale myślę, że każdy z nas, który umiera co jakiś czas, bo ataki paniki ja określam jako takim umieraniem gdzieś wewnętrznie, głęboko, mocno w sobie, kilkusekundowym, tak? Bo to jest tak ogromny poziom stresu, że myślę, że nas do czegoś się przygotowuje. Wiem, że do tego akurat nie przekonam chrześcijan tam niektórych wyznań, ale gdzieś jakoś też głęboko wierzę mocno w to, że to cierpienie, które jest związane dzisiaj, jest jakąś wypalanie złota w ogniu. To w Starym Testamencie gdzieś jest zapisane, nie pamiętam, wybaczcie, nie powiem wersetu, ale ja to też tak określam, nie? Że złoto, żeby było piękne, najpierw się musi wypalić w ogniu i myślę, że to też jest taka kwestia, że to, co dzisiaj mam, jest konsekwencją, nie jest karą, ale jest konsekwencją pewnych rzeczy, czynów i wyborów, które miałam w przyszłości. Jedną rzecz, ostatnią. Jeżeli chorujesz na stany depresyjne, emocjonalne, jakieś zaburzenia lękowe, takie paniki, ja, Pola Sobczyk, chcę Ci powiedzieć, że po wielu modlitwach, naprawdę po wielu modlitwach, po wielu rozmowach z Panem Bogiem, z Jezusem,
po wielu rozeznaniach i czytaniach różnych życia ludzi świętych, błogosławionych, chcę Cię zapewnić, że ta słabość nie oznacza tego, że Pan Bóg Cię nie kocha, że Pan Bóg Cię opuścił i że nie możesz ewangelizować innych ludzi. Chcę Cię zapewnić, że jesteś silniejszy lub silniejsza od ogromu ludzi, bo wykonujesz niesamowitą pracę względem siebie, swoich emocji, komunikacji i względem rozumienia sensu życia oraz świata. I Pan Bóg to widzi. Pan Jezus nosi to z Tobą. On Ci współczuje. On współodczuwa to z Tobą i cierpi razem z Tobą bardzo często. I On to nosi. Nosi. Jedną z najpiękniejszych chyba spowiedzi, jakie miałam w życiu, się rozpłakałam, to, że potem jak powiedziałam księdzu, że po prostu mam dosyć, że naprawdę mam dosyć. Tak, ksiądz powiedział mi, siostro, ty myślisz, że ty jesteś tym wszystkim sama, prawda? Mówię, no pewnie, że tak. No widzisz, a Jezus to z tobą nosi. Prowadzi cię dokądś. Trudny odcinek, długi odcinek. Wierzę jednak, że ponieważ ten odcinek za mną chodził przez rok czasu, zwlekałam nagranie tego odcinka i być może on nie ma jakiejś większej puenty, to wierzę, że on ma komuś pomóc. Nie wiem komu. Może komuś, kto chciał popełnić samobójstwo. Może komuś, kto naprawdę już nie wie, co ze sobą zrobić. Moc słabości. To z tych blizn, tych naszych blizn i słabości objawia się chwała Pana Jezusa. Zaprzeć się siebie. Nie wyprzeć, ale zaprzeć się. I walczyć, ale nie o życie, ale o kontakt z Panem Bogiem. Tego Wam życzę. Życzę Wam wiary, nadziei i miłości. Wobec siebie. Dużo, dużo łagodności Wam życzę. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.